Iwan! Echo jest tutaj potężne. No to siup. Ktoś jest nieuważny, nie patrzy pod nogi, bo tutaj może bardzo mocno w tym pójście. Taki fajny obiekt i jak na złość gimbala nie wziąłem. Szkoda, że jakiś debil go podkańcował. Teraz na ścianach. Nawet nie chcę wiedzieć, co tu tak bulgocze teraz. Trochę tego tu jest. Stoisz w środku lasu na tym, nawet samochodem możesz na to wjechać i nie masz pojęcia, że to jest pod tobą. Kompletnie nie ma porównania z tym, co jest w Podborsku. Tu wszystko jest rozjebane w drobny mak. Niemniej, mimo swojego stanu, jaki by on nie był, to obiekt naprawdę robi zajebiste wrażenie. I aż się prosi o to, żeby urządzić tutaj klub nocny. Nie wiem, czy mi się chce pchać po tych belkach.
próbuję to obejść z drugiej strony. Tam widać światło jakieś na końcu, więc jest szansa się tam dostać od drugiej, bezpieczniejszej strony. A tam się kieruję, żeby wyjść. A to jest drugi z bunkrów. Stan może nieco lepszy, bo żaden debil nie wpadł na pomysł, żeby tutaj podpalić sterty opon. Drabinka wygląda na świeżą. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No tutaj schodzi się dużo przyjemniej dzięki tej drabince. Moje biedne zwierzątko siedzi na zewnątrz i ujada za mną. No ten bunkier wygląda 100 razy lepiej od tamtego. Jest w dużo lepszym stanie. Tutaj troszeczkę wody, ale nie na tyle, żeby przeszkadzało w przejściu. Tylko ten fragment tu na początku zalany. Odrobinę, dalej już jest sucho. Prawie. Kurwa. Głowy za to nie dam, ale możliwe, że to jest takie okrągłe coś, co było z tamtej strony wielką dziurą w ziemi. Którą się zastanawiałem, co to jest. Przejdziemy sobie tu. Ja w tamtym chyba do części pomieszczeń nie wszedłem. Sądząc po tym, co widzę tu, a teoretycznie one są identyczne. Więc chyba tam nie dotarłem w każde miejsce. By mi się wydawało. Dzień dobry. Ale ciepło bije z zewnątrz. Dzisiaj jest upalny dzień. Tu jest przyjemny chłodek. A przez tą rurę wentylacyjną z zewnątrz ciągnęło dosłownie gorącym powietrzem. Ja naprawdę odnoszę wrażenie, że w tamtym nie wszedłem wszędzie. Tak mnie się wydaje. Tu nic nie ma.
Iwan! Iwan! Miejsce jest nadzwyczaj klimatyczne. Tam nie dotarłem na drugą stronę, gdzie teoretycznie nic nie ma, ale sobie wyjdę tędy. Pokonawszy tą zacną konstrukcję, stwierdzam, że nie było sensu się tutaj pakować, bo wygląda to identycznie jak od strony, którą wszedłem. Przy czym tutaj będzie mi się gorzej wygromolić, więc wracam tam. Uskok. No nie da się ukryć. Jakieś 4 metry. Ogólnie widać, że ktoś wziął się za porządkowanie tego. Zapewne jakaś lokalna grupa fascynatów. Bo widać, że tutaj są jakieś prace porządkowe powolutku prowadzone. No szkoda, że to doszło do takiego stanu, w jakim jest w tej chwili. Biorąc pod uwagę, że wiem, jak wygląda identyczny obiekt w Podborsku, to tutaj po prostu ręce załamywać trzeba. Ale cóż, taki mamy klimat w naszym kraju. Przy drugim bunkrze też jest taka mała niespodzianka, do której lepiej nie wpaść. Bo jak się wpadnie, a jest się samemu, to już można nie wyjść. Chociaż tutaj przynajmniej widać drabinkę po obu stronach, plus tą samorobną. W tamtej pierwszej była tylko jedna drabinka, chyba że tam pod spodem w tej szerszej części była druga. Tego nie wiem, nie wchodziłem, nie sprawdzałem.